No, i co wybierasz? Kawę czy żywą wodę? Kawa pięknie pachnie, ale odwadnia, zakwasza, wypłukuje wapń z organizmu, a także przyczynia się do tego, że mamy problem z wchłanianiem magnezu. Żywa woda zaś nawadnia, usuwa toksyny, odkwasza, zawiera wiele pierwiastków w postaci jonowej, czyli takich, które bezpośrednio wchłaniają się do naszego organizmu. Między innymi tam jest i wapń, i magnez, i wiele, wiele innych pierwiastków. Nasz organizm składa się w 80% z wody. Więc co wybierasz? Ja już wybrałam. Zdecyduj sam. Na zdrowie.